Godzina dla Ziemi to największa międzynarodowa akcja polegająca na wygaszeniu świateł. W symbolicznym geście uczestnicy dają wyraz troski o planetę, na której żyjemy. Podobnie jak w latach ubiegłych, Suwałki przyłączą się do niej. W efekcie w sobotę 25 marca, bo akcja zawsze odbywa się w ostatnią sobotę tego miesiąca, o godzinie 20:30 na 60 minut zniknie oświetlenie Suwalskiego Ratusza oraz wielu miejskich instytucji. Do akcji przyłączy się trzecie LO, które iluminację wyłączy jednak na znacznie dłużej, od piątku aż do poniedziałku do 6 rano. Swoje oświetlenie wyłączą również przedszkola numer 1, 2, 4 i 5. Rodzice uczniów ze szkół numer 2, 4, 10 i 11 otrzymali przez Librusa zaproszenia, by również wziąć udział w tej akcji w domach. Szkoły te postanowiły również przeprowadzić na lekcjach wychowawczych pogadanki o oszczędzaniu energii oraz na temat zagrożonych gatunków zwierząt.